jakiś ręcznik. Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na szybciutki test pasków oczyszczających na nos, o których mówiłam w ostatnim filmiku z nowościami pielęgnacyjnymi. Paski te dostępne są w Douglasie i w cenie regularnej dostaniecie je za 12,90. Ja kupiłam je na aktualnej promocji za 11,90. W tym opakowaniu znajduje się 6 sztuk i może krótko o tym, co obiecuje nam producent. Jest to szybki i skuteczny sposób na usuwanie zaskórników i zanieczyszczeń zatykających pory. Po ich użyciu skóra jest gładka i zadbana. Efekt widoczny zaraz po usunięciu paska. No, ja osobiście jestem bardzo ciekawa tego efektu, ale przed nałożeniem tych płatków, jak widzicie, jestem bez makijażu. Nałożę sobie peeling enzymatyczny z ziołami z organika i zrobię to w celu pobudzenia i rozpulchnienia skóry. To na pewno przyczyni się do tego, że te paski zadziałają jeszcze lepiej. Także przechodzę do aplikacji peelingu, zmycia i zaraz wracamy do testu. Ok, peeling mam już zmyty, także przechodzimy do sedna sprawy. Tak wygląda opakowanie tego płatka na nos. Rozrywam. I w środku mamy coś takiego. I przeczytam może instrukcję obsługi. Umyć twarz dokładnie, zwilżyć wodą nos. Nos zwilżę wodą termalną z Aven. Dobra, to jest chyba dokładne zwilżenie. Ok. Przyklej pasek gładką stroną na wilgotny nos i dociśnij, aby zapewnić dobry kontakt ze skórą. Ok, odklejam pasek. Czuję, że pod wpływem wody ten pasek zrobił się troszeczkę bardziej miękki. Tak, dla zapewnienia 100% przyczepności jeszcze spsikam sobie na koniec ten pasek wodą. Okej. Dobra, myślę, że jest przyklejony. Zgodnie z instrukcją włączam teraz stoper i za 15 minut będziemy ściągać pasek. Ok, kochani, zaraz minie 15 minut. O, i minęło. Mam nadzieję, że widzicie, bo trochę światło z okna się odbija. Także minęło 15 minut, robimy stop. I teraz tak, na opakowaniu jest napisane, że wysychając pasek stanie się sztywny i on faktycznie jest, o, możecie, może nawet słyszycie, jak drapie nim, jak po prostu gipsie, o, on przypomina bardzo teraz zeschnięty gips. I co? I po wyschnięciu powoli zdzieraj go, zaczynając od brzegów, pociągając w kierunku jego środka. Jeżeli pasek trudno usunąć, zmocz go wodą. Ja wodę mam cały czas pod ręką, ale najpierw spróbujemy bez. Trochę się boję, przyznam szczerze. Ale... Ok, poradziliśmy sobie bez. Na pewno ten pasek usunął wszystkie włoski z mojego nosa. To widać. A czy usunął zaskórniki i zanieczyszczenia, to zaraz się okaże. Za chwileczkę pokażę Wam ujęcie sprzed nałożenia plastra i ujęcie po. Także za chwileczkę przejdziemy do porównania.
już ujęcie przed i po. I teraz taka moja krótka opinia. Jak sobie patrzę na ten pasek, to oprócz tych włosków, o których Wam mówiłam, widać tutaj też powyciągane zanieczyszczenia i zaskórniki. Także ten pasek na pewno działa oczyszczająco. Na tych ujęciach bardzo ładnie widać też, jak oczyściły się boki mojego nosa i z tego jestem naprawdę zadowolona. Troszeczkę bym się przyczepiła do szczytu nosa i do czubka, ale nawet na opakowaniu jest napisane, żeby te plastry stosować 1 do 2 razy w tygodniu, nie częściej niż 3 razy na tydzień. Także tutaj duże znaczenie ma systematyczne używanie tych plastrów. Jeśli ktoś ma większe problemy, większe zanieczyszczenia niż ja, to po prostu stosuje te plastry do momentu uzyskania pożądanego efektu. Ale myślę, że one są naprawdę skuteczne. Ja przykleję je sobie pewnie jeszcze ze 2 razy. Myślę, że więcej nie będzie potrzeby. Co jeszcze? W uwagach na opakowaniu jest napisane, żeby nie stosować na krosty, wypryski, skórę uszkodzoną lub podrażnioną. Także osoby z stanami zapalnymi, czyli takimi ropnymi wypryskami, takimi, wiecie, do wyciskania, raczej nie powinny stosować tych plastrów. I jeszcze taka moja uwaga przy aplikacji, żeby kiedy przyklejacie sobie ten plaster, to uważać na to, aby on nie wchodził w strefę pod okiem, ponieważ on się dosyć mocno przykleja i przy ściąganiu tego plastra możecie sobie podrażnić tą bardzo delikatną skórę pod okiem. Także na to zwracajcie uwagę. Ja na pewno polecam te plastry, są skuteczne, podoba mi się efekt, jaki osiągnęłam przy użyciu jednego plastra. Zresztą sami możecie go zobaczyć na tych ujęciach przed i po. Także na dzisiaj to wszystko i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Oczywiście zapraszam do zaglądania i obserwowania moich profili na Facebooku, Instagramie, Twitterze i już na Snapchacie. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie. Oczywiście link do tego produktu również tam umieszczę. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco do tego zachęcam. A jeśli ten test Wam się podobał, to zostawcie proszę kciuka w górę. Całuję Was gorąco. Pa, pa.